Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 248. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Choć pieniądze same w sobie szczęścia nie dają, to nie ulega wątpliwości, że są nam potrzebne. Kontrola i porządek w finansach dają nam po prostu poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Dlatego myślę, że nowy rok to dobry czas, by przyjrzeć się tej właśnie sferze naszego życia. Istnieje wiele mitów i fałszywych przekonań związanych z pieniędzmi. O mindsetie finansowym rozmawiałyśmy już lata temu z Asią Łożyńską. Bardzo Wam nadal polecam ten odcinek. Ale dzisiaj czas na konkret. Zacznijmy od tego, że wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, że każdy może stać się niezależny i sprawczy finansowo. Nasza stała pensja nie determinuje tego, ile pieniędzy trafi łącznie na nasze konto. Ja wiem, to brzmi abstrakcyjnie, ale zaufajcie mi. A inwestować można od bardzo małych kwot. Zaprosiłam do siebie Dorotę Sierakowską, finansistkę i założycielkę Girls Money Club, aby wypytać ją o wszystko to, co związane z zadbaniem o nasze finanse osobiste. Jakiś czas temu poprosiłam Was na Instagramie o zadanie mi pytań związanych z tym tematem i odzew był naprawdę niesamowity, dlatego tym bardziej widzę ogromne zapotrzebowanie na tę wiedzę. Porozmawiamy o tym, jak rozpocząć porządkowanie naszych finansów, w jaki sposób stworzyć poduszkę finansową i postawić swoje pierwsze kroki w świecie inwestowania. Będzie też o emeryturze, dochodzie pasywnym i kwestiach pieniędzy w związku. Moim zdaniem jest to obowiązkowy odcinek dla każdego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Dorotą Sierakowską. Cześć Dorota. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i nie zdajesz sobie sprawy, chociaż może zdajesz sobie sprawę, bo już trochę tutaj gadamy przed nagraniem, jak bardzo jestem podekscytowana na dzisiejszy temat. W ogóle kwestie finansów, inwestowania są taką moją małą zajawką powoli. A moją bardzo dużą zajawką. No właśnie, więc świetnie się dobrałyśmy, a ja długo szukałam i czekałam na osobę, z którą poruszę ten temat, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę. I pomyślałam, że na taką rozgrzewkę zapytam Cię o to, jak w ogóle ma się nasza świadomość i nasza edukacja w zakresie finansów? Czy my wchodząc w dorosłość wiemy, o co w tym chodzi? Wiemy, jak poruszać się po tym świecie? Nasza świadomość na pewno ma się coraz lepiej, jeżeli tak mówimy o, powiedzmy, szerokopolskim społeczeństwie, ale też, no ja jestem taką osobą, która jest optymistką i dla mnie zawsze szklanka jest do połowy pełna. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest cały czas dużo niedociągnięć. W takim sensie, że po prostu nie ma takiej dość solidnej edukacji w szkole na tematy finansowe i ja naprawdę nie wiem dlaczego. Dlatego, że dla mnie to jest wiedza, która jest absolutnie podstawowa. Tak jak wiedza dotycząca chociażby dbałości o zdrowie. Moim zdaniem to jest jedna z podstaw, żeby umieć zadbać o swoje pieniądze na takim bardzo nawet podstawowym, nawet wstępnym poziomie, gdy zaczynamy, gdy wchodzimy w dorosły świat. Więc tego faktycznie nie ma tak strukturowo. Można powiedzieć, nie ma tego w naszym systemie edukacji, ale z drugiej strony widzę, że no, my jako Polacy jesteśmy jednak przedsiębiorczym narodem, to jedna rzecz. I dwa, widzę też chociażby po tym, jak rozwijam społeczność Girls Money Club, że jest dużo dziewczyn i kobiet, które po prostu mają taką wiedzę, często znalezioną samodzielnie, które potrafią ogarniać swoje pieniądze,
Ale bardzo często, jeżeli już czegokolwiek im brakuje, to takiego wglądu, takiego praktycznego pokazania tej sytuacji, pokazania tego, jak działa rynek. No i to, co myślę, że jeszcze jest może takie dla nas ciężkie do przeskoczenia, dla wielu osób, to jednak to, że nasze przekonania na temat pieniędzy często albo są błędne, albo są dla nas szkodliwe, jak chociażby te słynne mity, że ten pierwszy milion to trzeba ukraść, albo na przykład też takie przekonania wewnętrzne, że nie zasługujemy na duże pieniądze, albo że jest coś niemoralnego w zarabianiu dużych pieniędzy. No tutaj akurat te przekonania... Że ludzie, którzy mają pieniądze, są źli, albo są pieniądze źli. Nas zmieniają. Pieniądze nas psują. Tak, to są oczywiście mity. I to, czego wydaje mi się, że chyba najbardziej brakuje... I w zasadzie nie tylko na samym początku, gdy powiedzmy dopiero wchodzimy w dorosłość, albo gdy kończymy na przykład studia i wchodzimy na rynek pracy, tylko po prostu czego brakuje, to brakuje takiego luźnego, optymistycznego spojrzenia na to, co pieniądze mogą nam dać. Czyli z jednej strony bez takich negatywnych przekonań, że pieniądze to coś złego i bez takich hurra optymistycznych przekonań typu, że jakby które wiążą się z tą chciwością, że jeżeli już zarabiać to ogromne pieniądze, bo inaczej się nie da. Ja staram się być zawsze gdzieś po środku w tym moim i moim takim wewnętrznym przekonaniu i też w tym przekazie, o którym mówię też na co dzień, że pieniądze to jest narzędzie do spełniania naszych marzeń. Tylko tyle i aż tyle. Piękne. W ogóle powiedziałaś, że Polacy są przedsiębiorczym narodem. Wiesz, że ja nigdy tak na to nie patrzyłam? Ale może rzeczywiście coś w tym jest. Że my sobie potrafimy poradzić w wielu trudnych sytuacjach. Jesteśmy tacy, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że sprytni. Co zaradni? Tak. No, może tak to chodzi. To jest prawda, zresztą są nawet na to badania w Unii Europejskiej. Też badania pokazują, ja tutaj będę bardzo optymistyczna w ogóle na początku naszej rozmowy, ale też badania pokazują, że ogólnie jako powiedzmy osoby, które kończą liceum, my jesteśmy przeciętnie mamy dużą wiedzę taką, oczywiście książkową, oczywiście też częściowo matematyczną, ale że ogólnie jako społeczeństwo my mamy narzędzia, za pomocą których my już możemy działać. Czyli to wcale nie jest tak, że jesteśmy w jakikolwiek sposób za mało kompetentni czy kompetentne, żeby właśnie ogarniać swoje pieniądze, żeby inwestować. My mamy te narzędzia, tylko bardzo często nikt nam też nie pokazał, jak ich używać. Uczymy się w szkole o procencie składanym, po czym, jak wchodzimy w dorosłe życie, to nie inwestujemy, a jakby cała idea długoterminowego inwestowania się opiera o procent składany. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy to pięknie podręcznikowo opisane, tak. Jakby wiemy, jak to teoretycznie opisać, po czym w prawdziwym życiu się trochę gubimy i czasem właśnie nie potrafimy też przewidzieć takich konsekwencji naszych czynów albo naszej bezczynności. Czyli to brzmi trochę tak, jakbyśmy, tak jak powiedziałaś, mieli dane, nie mieli wiedzy praktycznej i doświadczenia i jakby blokowały nas przekonania o tym, że na przykład inwestowanie czy dobre zarządzanie pieniędzmi jest dla nas. Czyli jesteśmy świetni w teorii, ale czujemy, że to jeszcze nie jest nasza historia, że może musimy najpierw znaleźć ten milion gdzieś i wtedy zajmiemy się finansami. Tak często jest. Zresztą, no oczywiście, jest tak, że jeżeli mamy milion, to jest nam łatwiej inwestować niż jeżeli mamy 1000 złotych. Ale ja na przykład nawet sama kilkakrotnie robiłam chociażby webinary dotyczące inwestowania niewielkich kwot, na przykład 100 zł, albo 200 zł, albo 500 zł, czy to miesięcznie, czy to raz na jakiś czas, więc jestem absolutnie przekonana i zresztą też jakby pokazuję przykłady, że można. I też znam już kobiety, które od takich kwot zaczynały. Zresztą ja sama jako studentka przecież zaczynałam od takiej kwoty, która nie przekraczała 1000 złotych, no bo same wiecie, jak jest ze studenckim budżetem. Więc ja też wiem, że się da, tylko bardzo często, gdy my w ogóle widzimy na przykład w mediach przekaz o inwestowaniu, my widzimy ludzi siedzących w Ferrari, my widzimy starszych panów w rewelacyjnie skrojonych garniturach z drogimi zegarkami i nam się wydaje, że my nie należymy do tego świata. Ale to jest błędne przekonanie. To jest przekonanie, które oczywiście też w pewnym stopniu wynika z takiej
jeszcze niedojrzałości naszego rynku. I mówię tutaj o niedojrzałości w kontekście tego, że mamy po prostu bardzo młodą giełdę. Mhm. Na tle na przykład giełdy amerykańskiej, czy brytyjskiej, czy francuskiej. Więc o ile często społeczeństwa zachodnie są po prostu przyzwyczajone do tego, że nawet tak zwany przeciętny Kowalski, też przeciętny pan Smith, inwestuje, bo po prostu może, tak w Polsce my dopiero się przyzwyczajamy do tej myśli. Ale widać, że coraz więcej osób o tym myśli i coraz więcej osób ma autentycznie chęć i taki szczery zamiar, żeby się zająć swoimi pieniędzmi, nawet jeżeli to nie są duże kwoty. No ale właśnie mówisz, że to zainteresowanie jest coraz większe i też nasza wiedza się poszerza. Masz, nie wiem, dane czy jakieś obserwacje, z czego to wynika, że gdzieś ta smykałka do zarządzania finansami czy do inwestowania się w nas teraz jakoś intensywniej rodzi? Nie ma takich badań, chociaż na ogół jest to bardzo proste, a mianowicie na ogół, gdy społeczeństwa mają po prostu coraz więcej pieniędzy, to pojawia się naturalna jakby taka konsekwencja w postaci tego, że musimy zacząć coś z tymi pieniędzmi robić. Na pewnym etapie my na przykład, jeżeli no, możemy sobie to odnieść do naszego życia. Powiedzmy, że jesteśmy najpierw studentką i liczymy tą kasę i uczymy się raczej oszczędzać jak najwięcej i czy też przetrwać po prostu przez ten nasz okres na przykład uczenia się. Wszyscy tam byliśmy. I na samym początku my po prostu nie mamy zbyt wiele pieniędzy, żeby się zastanawiać, czy inwestować je w złoto, czy w ETF-y, czy w nieruchomości. Za jakiś czas, na przykład gdy wchodzimy na rynek pracy, zaczynamy zarabiać coraz więcej i często na samym starcie przede wszystkim mamy takie trochę zachłyśnięcie tym, że mamy coraz więcej pieniędzy. Gdy nie jesteśmy jakby nauczone czy też przyzwyczajone do myśli o inwestowaniu, to często po prostu zaczynamy wydawać. Czyli właśnie kupujemy sobie mieszkanie, chociaż wiem, że to jakby teraz bywa już trudne, zwłaszcza pod kątem najpierw oszczędzenia na wkład własny i tak dalej, ale zaczynamy też kupować sobie lepszej jakości ubrania, lepszej jakości jedzenie, po prostu zaczynamy żyć pełną piersią i nie ma w tym nic złego oczywiście. Czyli ta jakość naszego życia wzrasta. Ale gdy mamy już satysfakcjonującą jakość życia i wciąż zarabiamy niezłe pieniądze, nawet gdy po prostu jesteśmy w stanie odłożyć nawet kilkaset złotych miesięcznie, no to na pewnym etapie zaczynamy się pewnie zastanawiać, przynajmniej ja tak widzę, że do wielu kobiet, z którymi pracuję, no bo ja pracuję głównie z kobietami, do wielu kobiet przychodzi taka refleksja, że no być może ja już nie chcę wydawać pieniędzy na kolejne, nawet dobrej jakości ubranie, albo na kolejny jakiś fajny sprzęt do mieszkania, czy nawet na wycieczkę, bo w sumie podróżuję wystarczająco często. I zaczynamy myśleć o tym, co z tymi pieniędzmi zrobić. I wtedy to jest taki najczęstszy impuls do tego, żeby zacząć działać. Ale ja też widzę, że ogólnie też bardzo dużo takich myśli o inwestowaniu, o tym, że trzeba coś zrobić z pieniędzmi, pojawiło się w Polsce po prostu, jak zaczęliśmy mieć wyższą inflację. Mhm. I jak też czasy zaczęły się robić takie bardziej niespokojne, nieprzewidywalne, wraz z okresem właśnie pandemii, potem wojny, my zauważyliśmy, że nie nad wszystkim mamy kontrolę i nie zawsze nasze życie musi być usłane różami. I w takich momentach po prostu mamy nieco więcej chęci do tego, żeby przynajmniej częściowo tę kontrolę przejąć. I przejęcie kontroli nad pieniędzmi jest po prostu jedną z takich najbardziej chyba intuicyjnych rzeczy, które można zrobić w takiej sytuacji. Daje nam po prostu jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, wydaje mi się. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziałaś, pod takim względem, że obserwuję to u siebie. I właśnie o to miałam się ciebie zapytać. Czy ten czas, który mamy obecnie, takiej pewnej niepewności, świetne stwierdzenie, inflacji, kryzysu, o którym coraz więcej się mówi, czy to jest właśnie ten czas, kiedy my zrywamy się, żeby o te finanse zadbać? I jeśli tak, to czy właśnie to jest dobra droga?
Na pewno dobre jest to, że w ogóle się zrywamy, żeby się za to zabrać, bo ja po swoim nawet życiu i po swoim przykładzie widzę, że wiedza o pieniądzach dała mi bardzo dużo w kontekście pewności siebie, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i takiego najzwyczajniejszego poczucia, że sobie poradzę w każdej sytuacji i też w każdym miejscu na świecie. To jest bardzo komfortowa myśl, więc ja się cieszę, że... No jeżeli cokolwiek dobrego z tych takich niepewnych i niestabilnych czasów wynika, to właśnie to, że pojawiła się chęć do tego, żeby posiadać większą wiedzę na temat ogarniania finansów i inwestowania. I faktycznie, niestety w przypadku finansów jest tak, że my najczęściej myślimy o tym, gdy coś zaczyna się psuć. Czyli w tych takich mniej stabilnych czasach, ale ja też liczę na to, że te osoby, które obecnie zdobędą wiedzę, które są teraz świeżynkami inwestycyjnymi, ale po prostu jakby przyzwyczają się już do zarządzania tymi pieniędzmi, czyli to wejdzie im w nawyk. Ja jakby dla mnie inwestowanie jest już takim nawykiem, no trudno się też dziwić, skoro się tym zawodowo zajmuję, ale dla mnie to jest tak naturalne, jak mycie zębów, picie kawy o poranku. To, dla mnie to jest naturalne, że rano siadam i patrzę, co się wydarzyło na giełdzie amerykańskiej czy azjatyckiej. I ja też jestem przekonana, że te osoby, które teraz zaczną się inwestować, się interesować inwestowaniem, pieniędzmi ogólnie, że po prostu zostaną. Że te złe czasy będą takim katalizatorem do tego, żeby po prostu już zająć się na dłużej finansami, bo tak naprawdę ogarnianie finansów to jest taka przygoda na całe życie. Ja bardzo lubię wymyślać analogię i przyszło mi do głowy, jak zawsze, coś związanego z jedzeniem i odżywianiem, to jest podobnie, tak? Niejednokrotnie mamy gorszą sytuację zdrowotną, coś nam się przytrafi, wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy nasze wybory i nawyki są dobre, zmieniamy to i mamy nadzieję, że już te nowe, lepsze, zdrowe z nami zostaną na dłużej. Wiadomo, różnie bywa, ale wierzę, że w przypadku finansów może być podobnie. Słuchaj, ja przed naszym nagraniem jakiś czas temu właśnie zrobiłam takie okienko z pytaniami na temat finansów. Dawno nie spotkałam się w ogóle z tak dużym odzewem pod taką ankietą. Zainteresowanie jest ogromne. Pytań była cała masa, ale ja też zdaję sobie sprawę, że temat szeroko pojętego ogarniania finansów, cokolwiek to znaczy, jest bardzo duży i też nie sposób tego wrzucić w godzinną rozmowę i zaspokoić ciekawość wszystkich i wszystkich teraz wyedukować. Też od tego są twoje treści, żeby sobie to dozować i pogłębiać. Ale najczęściej zadawane pytania są po prostu o tym, jak się za to zabrać? I fajnie, że na sam początek powiedziałaś, że inwestowanie czy zarządzanie finansami jest dla każdego, że my już na start wiemy, że to dotyczy nas wszystkich. To nie jest jakiś właśnie odcinek elitarny dla wybranej grupy społecznej, tylko każda osoba, która ma jakieś pieniądze na koncie albo dostaje regularnie pensję, może się tym finansom przyjrzeć. Czy masz taki swój zestaw narzędzi, czy też jakichś takich wskazówek na start? Jakby to co już zrobić z tym kontem w banku i z tą kwotą, która tam leży? No powiem więcej, a propos zestawu narzędzi, to ja nawet nagrałam jeden z odcinków podcastu Girls Money Club dosłownie na temat, jak zacząć ogarniać swoje pieniądze. Dobrze, więc to tak, pigułeczkę taką tak, mam więc pigułeczkę, więc pigułeczkę polecam, ale gdybym miała na to pytanie odpowiedzieć tak bardzo zwięźle i tak w punkt, to zaczęłabym przede wszystkim oczywiście od przeglądu naszych pieniędzy, dlatego że ja wiem, że to się wydaje niektórym osobom absurdalne, ale wiele osób po prostu nie patrzy, ile ma pieniędzy na koncie, nie analizuje tego, skąd te pieniądze, skąd te pieniądze przychodzą, to pewnie jeszcze tak, bo często po prostu mamy jakąś pensję, tak. To jest najczęstsza sytuacja. I wiemy, skąd mamy pieniądze i ile tych pieniędzy, ale nie wiemy już, gdzie one wypływają, czyli nie mamy kontroli nad swoimi wydatkami. Pierwsze, co bym zrobiła, to po prostu usiadła któregoś popołudnia pod kocykiem na przykład, jeżeli to jest zima i z ciepłą herbatką w ręku i po prostu zrobiła przegląd swoich finansów. Zerknęła na konta, zerknęła, co ja tam mam, gdzie mi się te pieniądze rozchodziły na przykład w ciągu ostatniego miesiąca czy 3 miesięcy. Czyli zrobić sobie taki rachunek sumienia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie zawsze będzie przyjemne doświadczenie, bo my często po prostu też mamy takie ambiwalentne podejście do pieniędzy. Z jednej strony chcemy mieć ich dużo,
a z drugiej strony też czujemy się czasem winne, że wydajemy te pieniądze na prawo i lewo, albo że nie umiemy ich wydawać. Ale to jest oczywiście błędne przekonanie, więc to bym chciała podkreślić. Więc ten przegląd to jest taka pierwsza rzecz. Czy trzeba go zrobić w Excelu, czy można w Notesie? Można w Notesie. Ja w ogóle jestem takim oldschoolem, bo w moim przypadku bardzo działa takie słowo zapisane na kartce. Mhm. Ja na przykład codziennie, ja sobie często robię takie na przykład zestawy celów na kolejny konkretny dzień. Ja je mam zapisane na kartce długopisem. I to, jak widać, ja wszystko mam na kartce. To po prostu na mnie tak dobrze działa. Część moich takich, nie wiem, planów związanych z celami finansowymi oczywiście też mam w Excelu, ale naprawdę nie jest to konieczne. Bardziej ten przegląd polega na takiej refleksji, oczywiście na analizie tego wszystkiego. Ja w ogóle też nawet u siebie takie narzędzia publikowałam do tego przeglądania wydatków, więc bardzo mocno zachęcam do tego, żeby sobie gdzieś te treści u mnie przeglądnąć. Bo i to jest taki start do tego, analiza swoich wydatków to jest start do tego, żeby zacząć je ogarniać w takim sensie, że powiedzmy, gdy robimy przegląd tych naszych wydatków, to na starcie widzimy te rzeczy, które są konieczne. Typu, no musimy gdzieś mieszkać, więc musimy pewnie zapłacić czynsz. Musimy coś jeść, więc oczywiście też wydatki na jedzenie. To są takie wydatki absolutnie konieczne. Ale potem zaczyna się całe spektrum różnego typu wydatków, które najlepiej jest przeanalizować pod kątem tego, jak one sprawiają, że się czujemy. Mhm. Dlatego, że my czasem wydajemy pieniądze bez przekonania, dlatego, że jesteśmy na przykład pod jakąś presją społeczną, bo powiedzmy mamy znajomych, którzy wychodzą bardzo często do restauracji. I my czujemy, że jak chcemy być w tym gronie, to po prostu też powinnyśmy wychodzić do restauracji. I nam to w ogóle na przykład nie sprawia radości, bo widzimy, że ta kasa nasza się gdzieś tam rozpierzcha, gdzieś tam ucieka między palcami. To jeżeli na przykład mamy taką sytuację, to możemy sobie i powinnyśmy wręcz szczerze powiedzieć, jakby to jest ta część moich wydatków, którą ja wydaję bez przekonania. Dlaczego ja to robię? Zrobić sobie właśnie taki rachunek sumienia i stwierdzić, może następnym razem ja znajomych zaproszę do siebie. Zrobię ogólnie wspólne gotowanie u siebie i każdy coś przynosi. Być może to mi sprawi więcej radości, a przy okazji wydam mniej pieniędzy. Mhm. Czyli szukajmy takich rozwiązań, które wiążą się z naszym samopoczuciem, bo wydawanie pieniędzy dużo częściej niż rzadziej jest emocjonalne. I ja na przykład jestem bardzo, bardzo daleka od tego, żeby wszystkim doradzać, żeby wydawali jak najmniej pieniędzy, jak najwięcej oszczędzali, bo ja sama nawet nie uznaję siebie za oszczędną osobę, tylko staram się wydawać moje pieniądze intencjonalnie. Mhm. Jeżeli ja wiem, że wyjazd do Hiszpanii to jest dla mnie ogromna radość, to ja po prostu przeznaczam moje pieniądze w tym kierunku, ale nie wydaję ich na inne rzeczy, które być może nie sprawiłyby mi takiej radości. Czyli niezależnie od naszego budżetu, jeżeli wydajemy pieniądze na coś konkretnego, to z czegoś prawdopodobnie musimy zrezygnować i w całym ogarnianiu wydatków chodzi o to, żebyśmy wydawały pieniądze na to, na co musimy wydać, bo co po prostu jakby gwarantuje nam przetrwanie i na to, co nam sprawia radość. Koniec, kropka. Natomiast całą resztę musimy odciąć i więc to jest taki pierwszy etap tego ogarniania finansów. Intencjonalne wydawanie pieniędzy. Ja też na przykład lubię sobie robić taki system, że gdy mam jakieś tak zwane nadprogramowe wydatki, typu nie te wydatki, które muszę podjąć, na przykład właśnie na zdrowie, typu dentysta albo na mieszkanie, to po prostu wypisuję sobie te kategorie, na które wydaję pieniądze bez wyrzutów sumienia. I to doradzam każdej czy każdemu z Was, żeby zrobić sobie na przykład takie trzy kategorie. Czyli powiedzmy, bardzo dobrze się czuję w swoim mieszkaniu i uwielbiam urządzać to mieszkanie i na przykład co, nie wiem, 3 miesiące robić sobie, kupować sobie jakąś piękną poduszkę do mieszkania. To niech to będzie ten element intencjonalnego wydawania pieniędzy na naszą radość. Bo jakby życie jest też po to, żeby z niego korzystać, żeby mieć z niego dużo radości, a nie żeby cały czas się zastanawiać, czy mnie na to stać, czy mnie nie stać, czy mądrzej by było to zainwestować. Więc zacznijmy od mądrego wydawania pieniędzy
I nagle, gdy przestaniemy wydawać pieniądze na to, na co czujemy, że musimy, albo że właśnie jest jakaś presja społeczna, żeby wydawać te pieniądze, to się okaże, że trochę tych pieniędzy nam zostanie. I wtedy pojawia się ten drugi etap, czyli już zarządzanie tymi naszymi oszczędnościami. I to zarządzanie oszczędnościami to z kolei już jest kwestia tego, żeby na początku zbudować sobie poduszkę finansową, czyli taki poziom oszczędności, który wystarczy nam na przykład na wydatki na kilka miesięcy naprzód, a potem już zaczynać inwestować. Powiedziałaś o tym właśnie, że resztę pieniędzy, może inaczej, że te swoje wydatki podstawowe zamykamy, zostaje nam reszta, którą dalej gospodarujemy. Czy istnieją jakieś takie właśnie żelazne zasady tego, ile z tych pieniędzy mamy oszczędzać, ile z nich mamy inwestować? Czy też jest kolejna sytuacja, w której my musimy indywidualnie do tego podejść i to zależy od jakichś tam naszych preferencji i sytuacji? Czy właśnie, czy istnieje jakiś taki przewodnik? Moim zdaniem bardzo wiele rzeczy dotyczących pieniędzy jest indywidualnych. Więcej niż byśmy często chcieli przyznać, często też jako finansiści. Ja akurat nie jestem zbyt dużą fanką kopiowania rozwiązań, tych słynnych rozwiązań z amerykańskich podręczników, dlatego że uważam, że zarządzanie pieniędzmi jest właśnie bardzo indywidualne. Chociaż oczywiście można tutaj wyznaczyć sobie jakieś ramy, żeby nam było prościej. Mhm. Czyli chociażby ta pierwsza rzecz, czyli na przykład mieć kategorię tych wydatków, ale też trzeba pamiętać o tym, że nie ma takiej żelaznej zasady, że na przykład tyle procent naszych przychodów powinniśmy wydawać na to, tyle procent na coś innego, dlatego że każda z nas jest inna i każda z nas też potrzebuje nieco innych doznań w życiu, nieco innych właśnie też przyjemności, ale też mamy nieco inne potrzeby i sytuację życiową. Gdy zarabiamy, no zwłaszcza na samym początku, powiedzmy zarabiamy bardzo mało, to wiadomo, że my będziemy jednak sporą część naszych przychodów wydawać na to, co jest nam niezbędne. Nie zostanie nam dużo na przyjemności i wtedy po prostu jakby musimy zadziałać, żeby ta część, którą wydajemy na to, co musimy wydać, zaczęła być z czasem coraz mniejsza. No i tutaj tak naprawdę wchodzi bardzo wiele różnych rzeczy, dlatego że pierwszym etapem, znaczy przede wszystkim jakby na pewnym etapie nie jesteśmy w stanie już dużo więcej oszczędzić. I też nie chcę, żeby było tak, że na przykład wpędza nas, jeżeli powiedzmy któraś z was czy któryś z was na razie mało zarabia, to też nie chciałabym, żeby wpędzało was w poczucie winy to, że na przykład nie wydajecie na mieszkanie mniej niż 30% swojej pensji. Mhm. Może na ten moment po prostu nie macie możliwości, żeby wydawać mniej niż 30%. Zastanówcie się w takim razie, jak sprawić, żeby faktycznie wydawać na to mieszkanie te mniej niż, powiedziałam o tych 30%, bo to jest właśnie taka magiczna kwota z podręczników. Ale zastanówcie się w takim razie, jak sprawić, żeby faktycznie wydawać jak najmniejszą część tych swoich pieniędzy na mieszkanie. I też pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no bo czasem po prostu nie jesteśmy w stanie wydawać mniej na mieszkanie w danym momencie, bo też nie chcemy po prostu, mówiąc kolokwialnie, żyć w jakiejś norze. Ale na przykład wtedy powinniśmy, czy też powinnyśmy szukać sposobów chociażby na zwiększanie swoich zarobków. Pomyśleć bardziej o swojej karierze, bo to jest też kolejna rzecz, że na przykład bardzo często w podręcznikach się pisze o oszczędzaniu, ale pierwszym krokiem do oszczędzania jest zarabianie. Czyli pomyślmy o tym, gdzie my szukamy jakiejś możliwości zarobienia więcej. Idźmy po podwyżkę inflacyjną. Pierwsza rzecz w tym momencie. Zastanówmy się nad dodatkowym kursem. Wiele firm oferuje w ogóle na przykład kursy, które są za darmo, które są często w budżecie, ale nie chwalą się tym, więc trzeba poszperać w regulaminie i zobaczyć. Może na przykład ten kurs rozwojowy za 3000 zł nasza firma nam zasponsoruje, bo może i jest na to budżet. Rozejrzyjmy się na rynku pracy. Zobaczmy, jakie są oferty pracy, jakie są widełki płacowe. Wyślijmy nasze CV w kilka miejsc. Zobaczmy, ile jesteśmy warte na rynku. Może jesteśmy warte więcej, a wciąż siedzimy w danej firmie, dlatego że daje nam poczucie bezpieczeństwa, że jest dobra, bo znana. Zobaczmy, jakby wyjdźmy poza swój schemat, też w kontekście zarabiania. Zresztą ja nawet też mam materiał dotyczący, nawet ostatnio się na blogu pojawił a propos negocjowania wyższych pensji. Gorąco polecam nauczyć się negocjować. To jest umiejętność też, która się przydaje na całe życie.
Czyli to jest też jakby następny krok, który no nie jest podręcznikowy, bo w podręczniku do zarządzania swoim budżetem nikt ci nie powie jakby idź zadbaj o swoje zarobki. Po prostu zwiększ budżet. Tak, dokładnie. Weź sobie nagle wyczaruj te pieniądze, żebyś wydawała jakby 30% na mieszkanie, 10% czy tam 20% na jedzenie, a 5% na jakieś przyjemności, potem tyle na samochód, tyle na dzieci, tyle na wyjazdy i tak dalej. To jest wszystko właśnie taki sztuczny podział. Czyli więc nie ma takich sztywnych podziałów, ale po prostu powinnyśmy dążyć do tego, żeby jak najmniej w ujęciu takim procentowym z tych swoich przychodów wydawać na rzeczy, na które po prostu, które są takimi stałymi rzeczami, na które musimy wydawać pieniądze. I tak, i to jest w ogóle jakby mega, tutaj bym mogła mega rozwinąć ten temat, dlatego że to jest jedna rzecz. Potem oczywiście jakby są rzeczy związane chociażby z jedzeniem, z wydatkami na jedzenie. To tutaj też jest oczywiście kwestia tego, jak oczywiście jeść jak najlepiej, bo my też no nie chcemy wydawać mniej na jedzenie kosztem naszego zdrowia. Tak. Bo my teraz wydamy mniej na to zdrowsze jedzenie, ale my za 15 czy 20 lat wydamy więcej na lekarzy. Więc jakby to no. też nie o to chodzi. Są takie inwestycje w nasze zdrowie, których my nie możemy odkładać, bo to się bardzo źle skończy. Więc tutaj też nie ucinajmy tego na siłę. Jeżeli widzimy, że faktycznie nam brakuje na takie... nie ekstrawaganckie, ale po prostu zdrowe jedzenie na co dzień. Zdrowe jedzenie też nie musi być drogie, to jakby to myślę, że jest wiele przykładów na to. Ale jeżeli my widzimy, że faktycznie wydajemy bardzo dużą część swoich pieniędzy na mieszkanie, czy tam na jedzenie, czyli na takie podstawowe nasze potrzeby, które właśnie wcale nie są nie wiadomo jak ekstrawaganckie, czy też pretensjonalne, to wtedy to jest taki sygnał, że my musimy zwiększać zarobki. Że to jest coś, na czym my w tym momencie powinnyśmy pracować, zamiast ucinać w miejscu, które nie powinno być ucięte. Też zauważyłam, że my mamy skłonność do tego, żeby właśnie oszczędzać na jedzeniu, co jest dla mnie bardzo niepokojące i takie szczególnie, wydaje mi się, polskie. Z jakiegoś powodu nie czujemy, że tam chcemy jakoś inwestować w siebie, ale bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo też wnioskując z tych pytań, które dostałam, bardzo dużo osób, i tutaj znowu analogia nawet do świata zdrowia i dbania o siebie, szuka gotowych rozwiązań i szuka tego, żeby ktoś powiedział 8% wydajesz na knajpy, ale teraz stop. Zadaj sobie właśnie pytanie, czy ty lubisz chodzić do tych knajp, czy nie? No bo jeżeli ktoś bierze 8%, wycina to sobie ze swojej miesięcznej pensji i mówi, no to mam na knajpy, ale no chwila, może po prostu chodzenie do knajpy jest twoim sensem życia, no to wtedy może to warto zrobić z tego więcej niż 8%. Albo z drugiej strony, tak, ile z nas... Tak, i wpisać do tych ekstrawaganckich, tak, nadprogramowych wydatków. Dających szczęście. Dających szczęście, i tak. I w drugą stronę właśnie, może w kółku zamawiamy lunch, który nawet nie sprawia nam frajdy, a odkryjemy, że zrealizujemy się gotując, więc super jest to elastyczne podejście i właśnie zatrzymanie się po to, żeby przeanalizować te nasze wydatki, a nie podążać za tymi schematami, chociaż no wiadomo, to jest na maksa kuszące. Ale muszę cię dopytać o tą poduszkę finansową. Tutaj pytanie, które mnie też bardzo interesuje. Załóżmy, że sobie ją zbudowaliśmy i tutaj znowu zakładam, że to też jest indywidualne. Ta poduszka finansowa ma być dla ciebie poduszką i poczuciem bezpieczeństwa i dla każdego ona pewnie będzie inna i to nie jest jakaś kwota X, którą trzeba osiągnąć, wtedy możemy odetchnąć i zacząć inwestować. Ale moje pytanie brzmi, jak już sobie uzbieramy tę poduszkę, która nas gdzieś tam satysfakcjonuje, to te pieniądze mają sobie tak wegetować na koncie, czy co z nimi najlepiej zrobić? Absolutnie nie. Wegetacja na koncie to jest najgorsze, co może się dziać z pieniędzmi. No, gniją wtedy. Wtedy bardzo smutne. Ogólnie, jeżeli chodzi o poduszkę finansową, a propos pierwszego pytania, czy jest indywidualna? Po części tak. Jest oczywiście taka też teoretyczna formułka, która mówi, że poduszka finansowa to powinna być równowartość naszych 6-miesięcznych kosztów życia. Mhm. Czyli po prostu, jeżeli coś się wydarzy w naszym życiu, stracimy pracę, nagle zachorujemy, coś się wydarzy, zepsuje nam się sprzęt, czy to w domu, czy to na przykład jakiś laptop do pracy potrzebny i musimy nagle mieć duży wydatek, albo właśnie stracimy nasze przychody, to żebyśmy miały taki bufor na kolejne pół roku. Żebyśmy nie musiały
desperacko na przykład szukać nowej pracy, bo nie mamy co jeść dosłownie, albo żebyśmy nie musiały się zadłużać, bo często jakby gdy raz wpadniemy w długi, to też ciężko się z nich wygrzebać. Więc ta poduszka finansowa przydaje się bardzo na samym starcie do takiego komfortu psychicznego, ale te 6 miesięcy jest stricte umowne. Część z nas się będzie dobrze czuła już przy posiadaniu chociażby oszczędności na 3 miesiące naprzód. Bo na przykład mamy elastyczny tryb życia, możemy na przykład, mamy świadomość, że możemy szybko zmniejszyć nasze koszty życia i wtedy jest to dla nas wciąż komfortowe. Ale część osób ma bardziej asekuranckie podejście i woli mieć na przykład kasę na cały rok naprzód. Bo po prostu wtedy się czują dopiero komfortowo, się czują zabezpieczone. Więc to jest jednak częściowo indywidualne. No a co teraz robić z tą poduszką? Przede wszystkim nie trzymać jej na takim zwykłym rachunku bankowym. Ogólnie to jest taki chyba protip pierwszy, taki dotyczący tego, jakby co robić z pieniędzmi, czy też co robią z pieniędzmi finansiści. Ogólnie w jak najmniejszym stopniu trzymają tak zwaną gotówkę. Mhm. Czyli jakby to jest też taki mój nawyk, że pierwsze co robię, jak po prostu mam jakieś pieniądze na koncie, jakiś przychód, to po prostu ten przychód rozkładam w miejsca, na których mogę więcej zarobić niż na takim zwykłym rachunku bankowym, bo te rachunki bankowe są powiedzmy, no powiedzmy sobie szczerze, dramatycznie niskie, mają dramatycznie niskie oprocentowanie. No więc co robić? Oczywiście można tutaj, zwłaszcza w takich czasach jak obecnie, czyli w czasach wysokich stóp procentowych, spróbować nawet przeznaczyć część tych pieniędzy na lokatę albo na zwykłe konto oszczędnościowe, jeżeli oczywiście jest atrakcyjnie oprocentowane. No, niekoniecznie w ostatnich czasach te oprocentowania pobijają inflację, no ale jakby to jest zawsze lepiej niż praktycznie nic. Lepiej tracić mniej. Lepiej tracić mniej, tak. Właśnie, lepiej wybierać mniejsze zło, no bo w nie każdych czasach my zarobimy nie wiadomo jakie kokosy, ale na ten moment jest to pewne rozwiązanie dla osób, które po prostu nie chcą szukać dalej. A kolejną rzeczą, którą można i moim zdaniem warto zrobić z poduszką finansową, to zainwestować ją w obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Bo to jest taki instrument, który funkcjonuje na rynku od lat. Inwestowanie w obligacje jest bardzo proste, jest też bardzo bezpieczne, takie zachowawcze, bo tutaj jest poziom bezpieczeństwa porównywalny dosłownie z lokatą, albo nawet większy niż na lokacie, bo to też są tak naprawdę środki właśnie gwarantowane przez państwo. Chociaż ja wiem, że niektórym osobom działa to na puder, jak mówię, że coś państwo gwarantuje, no ale to jest akurat tego typu bezpieczna inwestycja. I faktycznie to jest takie rozwiązanie na każde czasy. Mhm. Czyli te obligacje my możemy kupić, są na przykład takie bardzo popularne obligacje antyinflacyjne, czyli obligacje EDO, na przykład 10-letnie, na których po prostu my możemy zainwestować te pieniądze. Oczywiście nie oznacza to, że nasze pieniądze są zamrożone na 10 lat, więc my nie musimy się tego bać, jeżeli będziemy potrzebować je wypłacić po 3-4 latach albo po pół roku, wciąż możemy to zrobić. Więc to nie jest tak, że jakby te pieniądze są zamrożone, a mimo wszystko one nam dają szansę na to, żeby na przestrzeni lat, i to wielu lat, po prostu dostawać większe oprocentowanie niż inflacja. Niezależnie od tego, czy inflacja to jest 10%, czy 15%, czy 2%, my na takich obligacjach dostajemy oprocentowanie wynoszące inflacja plus coś jeszcze. Czyli plus jeszcze jakaś marża do tego, więc my po prostu pobijamy inflację w ten sposób. Więc obligacje to jest taka rzecz, do której chyba zachęcam też najbardziej w kontekście poduszki finansowej, bo to jest też uniwersalne rozwiązanie dla wielu osób. I to jest też takie rozwiązanie, które dla wielu osób jest pierwszym krokiem w kierunku inwestowania. Bo to jest właśnie taki prosty krok. Tutaj nie ma też zagrożenia właśnie, że my nominalnie te pieniądze stracimy. No i to też wiele osób zachęca do tego, żeby potem, jak już zainwestują w obligacje, szukać też dalej. A co myślisz o trzymaniu poduszki finansowej na przykład w jakiejś walucie? No jak najbardziej jest to w porządku. No, ja na przykład jestem w ogóle orędowniczką tego, żeby się nie zamykać na inwestowanie tylko w Polsce.
Ja tylko ostrzegam przed tym, żeby nie robić nerwowych ruchów, czyli na przykład nie wymieniać tych swoich pieniędzy, na przykład swoich oszczędności w całości na dolary, jak dolar jest bardzo wysoko, jak po prostu wszyscy nam wieszczą, że teraz złotówka jest taka tania. Bo bardzo często my wtedy podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, a to raczej nie sprzyja dobrym decyzjom inwestycyjnym. Ale moim zdaniem ogólnie trzymanie poduszki finansowej w różnego typu walutach jest jak najbardziej w porządku, przy czym najczęściej takim rozwiązaniem polecanym jest to, żeby trzymać część poduszki na przykład w dolarze amerykańskim, bo to jest wciąż no, taka czołowa globalna waluta i raczej nie zapowiada się, żeby cokolwiek go zastąpiło w najbliższym czasie. Część na przykład w euro, zwłaszcza w naszej tutaj geograficznej strefie, bo to euro po prostu też się po pierwsze często przydaje, po drugie jednak to jest taka też regionalna waluta, można powiedzieć. No i po trzecie w walucie, w której zarabiamy. Więc jeżeli na przykład my i zarabiamy i wydajemy pieniądze, więc jeżeli my zarabiamy i wydajemy w Polsce, no to oczywiście te polskie złote są jak najbardziej okej. Okay. Też musimy pamiętać o tym, że w przypadku walut, gdy my na przykład mamy jakieś lokaty albo mamy jakieś konta oszczędnościowe, to jaki procent z tego zarobimy, czy też na obligacjach, jaki procent z tego zarobimy, zależy od oprocentowania w kraju, który emituje daną walutę. Czyli my teraz jesteśmy w stanie zarobić na obligacjach antyinflacyjnych te powiedzmy 19%, dlatego że w Polsce inflacja jest wysoka, a na lokatach powiedzmy 7 czy 8%, dlatego że w Polsce stopy procentowe to jest niecałe powiedzmy 7% na ten moment, kiedy to nagrywamy. Ale na przykład w strefie euro nie ma takich wysokich stóp procentowych. Tam mamy 0,5%, więc my w euro no, nie znajdziemy lokaty na 8%. Więc o tym też warto pamiętać w kontekście oszczędzania w konkretnych walutach w danym momencie. No i jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pamiętajmy, że nie jest to konieczność, żeby poduszkę finansową mieć w walutach, dlatego że zwłaszcza jeżeli robimy ten krok dalej i później inwestujemy, dlatego, że my gdy później wychodzimy już na giełdy, gdy inwestujemy chociażby na przykład w zagraniczne akcje, czy fundusze ETF, czy nawet złoto, to my automatycznie zyskujemy ekspozycję na dolary, na euro, czyli de facto to jest tak, jakbyśmy wtedy trzymały dolary czy euro. Wiem, że to czasem się wydaje abstrakcyjnie, jak tak teraz o tym mówię, a mówimy o podstawach, ale tak właśnie jest. Więc też w zależności od tego, w co inwestujemy, możemy automatycznie tę kasę przeznaczać na waluty, na których nam zależy, czy też waluty globalne. Ale z tego, co mówisz, wynika, że ta granica między zarządzaniem poduszką finansową a wejściem w inwestycje jest bardzo cienka i to jest takie właśnie mięciutkie, takie soft przejście. Ja myślę, że to jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo gdy my po raz pierwszy, ja do dzisiaj pamiętam moje uczucie, gdy zobaczyłam, jak moje pieniądze na mnie zarobiły. Mhm. W sensie to był taki, można powiedzieć, że to jest taki moment takiej eureki, gdy nagle się okazuje, że ty nie musisz zarabiać tylko na swojej pracy, na czasie, który poświęcasz, ale możesz zarabiać też na swoich pieniądzach. Czyli one mogą na ciebie pracować. Mi się wydaje, że gdy się raz zobaczy, jak nasze pieniądze na nas pracują, to raczej nie ma już odwrotu. To po prostu jest tak, że nam no, rośnie ten apetyt na nieco więcej. No i ja też tutaj jakby chcę zaznaczyć, że nie ma w ogóle żadnego obowiązku, żeby iść nie wiadomo ile kroków dalej. Jeżeli mamy dobrze ogarniętą poduszkę finansową i później dosłownie 2-3 globalne inwestycje, to jest coś, co nam absolutnie może wystarczyć wręcz na całe życie. Więc my nawet nie musimy robić nie wiadomo jakich decyzji podejmować codziennie w swoim życiu, żeby fajnie inwestować. Ale faktycznie te możliwości są ogromne i one się oczywiście zaczynają od takich prostych rzeczy typu lokata, typu obligacje. Później przechodzą w bardziej takie ciekawe, globalne rzeczy jak ETF-y czy akcje, no ale kończą się na naprawdę takich bardzo też czasem ciekawostkach, jak na przykład inwestowanie w sztukę, jak inwestowanie przecież nawet w markowe torebki, jak inwestowanie w na przykład monety. Jest naprawdę tyle miejsc, w których można inwestować.
że jeżeli wchodzimy w ten świat, to bardzo często w nim już po prostu zostajemy. Pojawia się, myślę, często taka obawa i mogę na pewno mówić za siebie, że żeby być na bieżąco i mądrze zarządzać finansami i inwestować, no to trzeba się już tym interesować i trzeba właśnie do porannej kawy przeglądać sobie wyniki giełdowe. Czy rzeczywiście tak jest, że to zajmuje dużą część naszej codzienności, kiedy już wejdziemy w ten świat? To jest bardzo popularny mit i to jest faktycznie tylko mit. Absolutnie nie trzeba. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie my zarządzamy tymi naszymi pieniędzmi i co konkretnie z nimi chcemy zrobić. Gdy mamy na przykład, zaczynając od tego pierwszego punktu, gdy mamy poduszkę finansową, to my bardzo często możemy podjąć jedną decyzję na, nie wiem, kwartał, żeby kupić obligacje, powiedzmy. Mhm. Kupić sobie obligacje raz na kwartał. I w zasadzie to tyle. I my potem możemy żyć swoim życiem i nic za bardzo więcej już nie robić. I nie przeglądać tego codziennie. Zresztą nie będzie tam czego przeglądać, bo po prostu jakby dostajemy odsetki raz na jakiś czas. Tak. Dostajemy po prostu odsetki na jakiś czas, więc coś nam wpadnie na konto, powiedzmy. Ale to jest jakby tyle. Nie musimy nic z tym robić. I później jak się zakończy nasza inwestycja, to też po prostu ta kasa jest nam automatycznie zwracana, więc też nic nie musimy robić. Drugi poziom, można powiedzieć taki drugi poziom wtajemniczenia, to jest właśnie ten długoterminowy portfel inwestycyjny. Czyli kupienie sobie jakichś na przykład funduszy, jednostek funduszy ETF. Ja mam też u siebie gdzieś wytłumaczone, jakby o co w nich chodzi, więc odsyłam. Albo po prostu jakby warto poczytać na ten temat, bo to są bardzo fajne, szalenie praktyczne. Wdzięczne narzędzie. Słucham w 10 podcastów, żeby to skumać, także polecam wszystkim zgłębić temat. Tak, to jest bardzo wdzięczna rzecz do inwestowania dla właśnie inwestorów i inwestorek, które nie mają czasu albo nie chcą zajmować się na co dzień inwestowaniem takim bardziej aktywnym, tylko chcą bardziej pasywnie wchodzić w ten rynek. I my wtedy na przykład też raz na jakiś czas, powiedzmy raz na kwartał albo raz na pół roku, kupujemy sobie jakieś jednostki funduszy ETF opartych o cały światowy rynek akcji albo nawet cały światowy rynek obligacji i akcji, więc nawet nie musimy wybierać, czy my chcemy taką akcję, czy my chcemy jakąś inną obligację. Po prostu kupujemy całość i mamy święty spokój. Możemy do tego sobie na przykład dobrać jeszcze ewentualnie kupowanie raz na pół roku czy raz na rok jakiejś złotej sztabki albo monety. I tyle. I jakby to nam wystarczy. I my nie musimy, a wręcz raczej nie powinnyśmy często zaglądać na to, co się dzieje z tym naszym portfelem, bo jego wartość się będzie wahała. Bo w przypadku akcji no to są lepsze i gorsze momenty. Ale statystyka pokazuje, że jeżeli trzymamy taki portfel co najmniej 5 lat, to szansa na to, że on straci na wartości jest minimalna, no praktycznie żadna dla ostatnich ponad 100 lat właśnie badań nad giełdą, głównie amerykańską. Więc to jest po prostu coś, co możemy kupić, zapomnieć i ewentualnie raz na kwartał, raz na pół roku patrzeć, co tam się dzieje, ale też zakładając, że to jest kasa, która ma dla nas pracować na lata i przez lata. My jej nie wykorzystujemy teraz, tylko właśnie chcemy, żeby ona nam pracowała, żeby za 10, 15, 20 lat, czy kiedykolwiek będziemy potrzebować, żeby nagle się okazało, że mamy dużo więcej pieniędzy. I żeby po prostu wykorzystać to, że świat się rozwija. A jak świat się rozwija, to i na giełdach jest coraz drożej. Jak jest inflacja, ona przez większość czasu jest mniejsza lub większa, to też warto, żeby po prostu te pieniądze gdzieś pracowały. Więc to jest jedna, jakby kolejna rzecz. Czyli ten portfel długoterminowy nie wymaga od nas żadnych tak naprawdę aktywnych działań na co dzień. No ale jeszcze pojawia się ten trzeci stopień wtajemniczenia, czyli inwestowanie aktywne. Takie inwestowanie, w którym my chcemy autentycznie zarabiać znacznie ponad rynek. Czyli mamy apetyt na to, żeby zarabiać dużo więcej, ale wtedy mamy też świadomość, że bierzemy na siebie większe ryzyko i bierzemy na siebie konieczność częstego analizowania tego, co się dzieje. Bo my wtedy musimy jednak mieć rękę na pulsie, trzymać rękę na pulsie i faktycznie wtedy też musimy, czy też powinnyśmy aktywnie podejmować decyzje.
to jak aktywnie i to w co inwestujemy, czy to będą waluty, czy to będą surowce, na przykład no właśnie kawa jest na przykład taka ulubionym narzędziem spekulantów, czy będziemy inwestować w kawę, czy będziemy inwestować na rynku walutowym, czy na rynku akcyjnym, to już zależy od nas, no ale jednak wtedy musimy tego bardziej pilnować. Więc oczywiście ten trzeci etap nie jest w ogóle obowiązkowy dla nikogo. To jest pewna opcja. Zajawka osób, wręcz. Tak, to jest dosłownie zajawka. Oczywiście dla wielu osób jest to zawód, który jest wykonywany na co dzień. I to jest też rzecz, która faktycznie jest bardziej czasochłonna. I ten mit myślę, że powstał właśnie dlatego, że gdy my oglądamy na przykład jakieś materiały albo jakieś nawet filmy, które się rozgrywają w świecie inwestycyjnym, to my widzimy te wszystkie osoby, które żyją tym właśnie inwestowaniem aktywnym, dla których to jest zawód i które faktycznie spędzają nad tym ogromną ilość godzin. Ale tak nie wygląda życie większości inwestorów. Przez to dochodzimy do wniosku, że my też musimy się tak zaangażować, żeby inwestować i to zapętlamy się w ten mit. Ale powiedziałaś o tym, że na przykład te pieniądze sobie tam leżą i pracują, a właśnie nie leżą, pracują, dokładnie, nie mogę sobie przeczyć, przez 10-15 lat. I pod koniec naszej rozmowy chciałabym się jeszcze odnieść do kilku pytań właśnie od obserwatorów, bo one się powtórzyły i bardzo mnie zaintrygowały. I właśnie jednym z nich była kwestia oszczędzania, czy też przygotowania swoich finansów na emeryturę. Jakby mimo, że nasi słuchacze są jeszcze długo przed wiekiem emerytalnym, tak statystycznie, to gdzieś tam ta myśl się pojawia. No ale właśnie sama sobie teraz odpowiadam. Z tego, co ty mówisz, wynika, że właśnie inwestowanie takie długoterminowe w jakieś bezpieczniejsze narzędzia wydaje się być świetną opcją na tak zwaną starość. To jest świetna opcja. W ogóle taką pierwszą domyślną opcją, którą powinnyśmy się... W ogóle ja się bardzo cieszę, że to pytanie padło. Super. O oszczędzanie na emeryturę. Nie ma sprawy. Tak, bo wiele osób o tym faktycznie nie myśli, ale no właśnie, może to jest mit, może jednak coraz więcej osób o tym myśli. Bo im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. To jest pierwsza rzecz. I faktycznie to inwestowanie długoterminowe to jest świetny sposób na to, żeby po prostu... gdzieś na jesieni życia nie klepać biedy. Niestety bieda to jest temat, który w Polsce jest wciąż powszechny. Wiadomo, że nasi dziadkowie czy nasi rodzice nie mieli takich możliwości inwestowania jak my. Więc tym bardziej powinniśmy wykorzystać te sprzyjające warunki, żeby stworzyć sobie lepsze warunki na emeryturę naszą. No bo jakby zawsze lepiej starość spędzać pod palemką niż w kolejce po leki, no wiadomo. Natomiast zaczęłabym przede wszystkim od tych takich bardzo ściśle ukierunkowanych na emeryturę narzędzi, które mamy dostępne w Polsce. Mam tutaj na myśli konto IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, konto IGZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i PPK. Czyli pracownicze plany kapitałowe. Bardzo wielu osobom te wszystkie skróty typu IKE, IGZE i PPK tak się kojarzą trochę negatywnie z OFE, no bo przecież była niestety niezbyt przyjemna historia z OFE, te pieniądze w końcu gdzieś zostały przeniesione do ZUS-u i no, nie skończyło się to najlepiej. Natomiast warto pamiętać, że te wszystkie trzy narzędzia, które teraz są dostępne, to jest jednak zupełnie inna historia. W przeciwieństwie do pieniędzy z OFE, IKE, IGZE i PPK, to są nasze pieniądze prywatne, czyli faktycznie my możemy za pomocą tych narzędzi inwestować nasze prywatne pieniądze na emeryturę. I IKE i IGZE w ogóle są super rozwiązaniami, bo dają nam korzyści podatkowe. W przypadku IKE my możemy inwestować i nie płacić podatku od zysków kapitałowych, jeżeli my nie będziemy wypłacać tych pieniędzy przed emeryturą. Ale oczywiście, żeby było jasne, my możemy te pieniądze wypłacić, jeżeli będą nam potrzebne kiedyś w naszym życiu. Więc to też nie jest coś nie takiego... Nie zamrażamy ich do emerytury, bo to jest też taki powszechny mit. W IGZE jest... też fajnie, dlatego że to, co my wpłacimy na IGZE, możemy sobie odliczyć od podstawy podatku w danym roku. Czyli na przykład, gdy my zainwestujemy powiedzmy pełną kwotę, to jest, w tym momencie to jest takie duże kilka tysięcy, to jest około tam 7 tysięcy z kawałkiem, 2023 to będzie 8 tysięcy z kawałkiem. Dla przedsiębiorców to jest jeszcze więcej, bo to już jest dawno powyżej 10 tysięcy, to my możemy to sobie odliczyć od podstawy podatku.
w danym roku, ekstra. Czyli jeszcze zapłacimy mniej podatku. I potem też możemy z niższym podatkiem to wypłacić na starość, te pieniądze. I więc to są takie też korzyści, które my możemy nawet widzieć doraźnie. Tylko też oczywiście ze względu na to, że to są korzyści, to tam mamy ograniczone możliwości kwotowe, czyli my nie możemy wszystkich naszych oszczędności tam wrzucić, tylko są w każdym roku limity. I trzecia rzecz, czyli te pracownicze plany kapitałowe. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, bo nie każdy ma pracodawcę, który te PPK oferuje, a jeżeli oferuje, to się opłaca. Bo oczywiście my wtedy zobowiązujemy się do tego, żeby część naszych pieniędzy z naszej pensji była automatycznie inwestowana, ale warto też pamiętać, że do tego, do tej naszej części obowiązkowo się wtedy dokłada też pracodawca. Czyli my tak naprawdę dostajemy jeszcze prezent od pracodawcy, który wrzuca nam na nasze prywatne konto jeszcze kasę i jeszcze na start dostajemy prezent od państwa, bo jeszcze nam państwo polskie jakby w ramach takiego bonusiku na start dopłaca na to nasze konto. Więc PPK się też bardzo opłaca i też zachęcam do tego, żeby przejrzeć, czy nie mamy takiej możliwości, bo to jest o tyle wygodne rozwiązanie, że automatyzuje nam to inwestowanie, że my o nim nie myślimy na co dzień. Jak już się raz zapiszemy, to te pieniądze automatycznie się nam odkładają i inwestują. I to też sprawia, że po prostu no nie mamy takiej pokusy, żeby coś z tymi pieniędzmi zrobić, bo one gdzieś już tam na samym starcie są automatycznie inwestowane. I to jest jeszcze o tyle ciekawe narzędzie, że ono już funkcjonuje na rynkach zachodnich od lat. To nie jest przypadek, że amerykańscy emeryci sobie mogą podróżować po świecie, albo niemieccy emeryci, albo brytyjscy emeryci, bo u nich takie rozwiązania, właśnie takie pracownicze plany kapitałowe, oczywiście trochę inaczej się nazywają, ale co do zasady chodzi o to samo, są powszechne. I często właśnie te pieniądze, które potem trafiają do ich kieszeni na emeryturze, to są pieniądze, za które oni po prostu mogą godnie spędzić ostatnie lata, godnie i przyjemnie. Mhm. Spędzić ostatnie lata swojego życia i sobie podróżować po świecie i właśnie w miarę wygodnie żyć. Więc no, liczę na to, że to też będzie przyszłość polskich emerytów i emerytek, że po prostu będziemy regularnie odkładać, oszczędzać, automatyzować to wszystko i będzie nam się lepiej żyło z czasem. Fajnie, że powiedziałaś, że im wcześniej, tym lepiej. Powiem ci, że jak słucham sobie czasami jakichś podcastów o finansach, o inwestowaniu, są zazwyczaj produkcje amerykańskie osób, które rzeczywiście no, znają się na tym i też inwestują od lat, to mówią, że jedyne, czego żałują, to że nie wrzucali od tych lat 20. swoich. Jakichś, że nie zaczęli wcześniej. Tak, że nawet tych najmniejszych kwot już wtedy, bo to też no, potwierdza właśnie, że nie ma czegoś takiego jak jakaś kwota wejścia w świat inwestycji, tylko sama powiedziałaś, że ostatnio edukowałaś swoją społeczność na temat tego, że możesz wrzucić kilkaset złotych i te pieniądze sobie pracują. I właśnie przejdę sobie do kolejnego aspektu, który się pojawił w pytaniach. To było takie zainteresowanie właśnie dochodem pasywnym i tworzeniem sobie jakiegoś innego źródła dochodu w taki sposób, żeby te pieniądze właśnie, tak jak powiedziałaś, same na siebie zarabiały. Czy uważasz, że to jest w zasięgu każdego? Czy jest na to jakaś jedna ścieżka? Czy też mamy znowu wachlarz opcji? Mamy kilka ścieżek. Ja zresztą jestem ogólnie taką fanką i to też stosuję w swoim życiu. Jestem fanką tworzenia kilku źródeł przychodów. Żeby nawet jeżeli zarabiamy dobrze na etacie, to żeby mieć to drugie źródełko albo drugie, trzecie i czwarte źródełko, z którego też nam kapią pieniądze. No ale jak? Bo to jest w ogóle fajna sprawa. No i to można zrobić na wiele różnych sposobów. Notabene jakby też dosłownie mam na ten temat materiały, mam całą ścieżkę w ogóle na ten temat zrobioną, jak takie źródło sobie tworzyć od zera. Dużo zależy od tego oczywiście, jaką ścieżkę wybierzemy i w czym jesteśmy dobre. Tutaj niestety znów, najpierw musimy włożyć same prace, dlatego że my bardzo często lubimy takie gotowe rozwiązania, które polegają też na tym, że na przykład jakby jeżeli powiedzmy ktoś ma bloga o lifestyle'u, to stwierdzamy, że jak my założymy bloga o lifestyle'u, to będziemy w stanie jakby zarabiać mniej więcej tyle samo. Nie, jeżeli nie mamy miłości do tego bloga o lifestyle'u, jeżeli nie mamy miłości do pisania, to nie zarobimy tyle samo, bo po prostu nie mamy ani chęci, ani umiejętności. Więc spójrzmy, w czym jesteśmy dobre i na tej podstawie patrzmy, czy jesteśmy w stanie z tego zrobić na przykład jakiś skalowalny biznes.
Albo oczywiście, jeżeli chcemy już przejść w stronę inwestycji, to my możemy inwestować po to, żeby mieć przychody pasywne, na przykład w spółki dywidendowe. Ale to oczywiście też jakby taki sposób na pasywny przychód zwiększa nam się, czy też tworzy nam się z czasem. Mhm. Na samym początku te dywidendy będą niewielkie. Potem z czasem, gdy nasze środki będą coraz większe, gdy będziemy miały po prostu więcej pieniędzy zainwestowane w spółki, właśnie w akcje na giełdzie, to też większe się pojawią te przychody pasywne z dywidend. Dywidenda to jest po prostu taki sposób, taka kwota, która jest wypłacana przez daną spółkę giełdową z zysku. Dana spółka, jeżeli na przykład wypracuje zysk w jakimś roku, to może się tym zyskiem po prostu podzielić z wszystkimi akcjonariuszami. I część spółek tak robi, ale nie wszystkie tak robią. Jeżeli na przykład jakaś spółka chce zainwestować, to wtedy nie wypłaca dywidendy. No ale tak do sedna. Więc spółki dywidendowe to jest faktycznie jedna z tych możliwości, ale ja uważam, że to jest możliwość, na którą nie warto się nastawiać tylko i wyłącznie, tylko znów, żeby to była nasza jedna z opcji. A moim zdaniem drugą opcją powinno być właśnie szukanie skalowalnego, czy też tworzenie skalowalnych produktów w świecie online, dlatego że nam się może tylko teoretycznie wydawać, że świat online i biznes online to jest miejsce, które jest już przesycone wiedzą i przesycone produktami. Ale warto pamiętać, że jeżeli my faktycznie mamy dobry pomysł albo też, żeby było jasne, ten pomysł można sobie wypracować krok po kroku. To nie jest tak, że my już teraz musimy wiedzieć, co my chcemy. Można, jest na to sposób. Stworzenie jakichkolwiek produktów, które nie są, jakby z których przychody nie są uzależnione od tego, ile czasu pracujemy, to jest właśnie też sedno pasywnego zarabiania. No już nie mówiąc o tym, że oczywiście też z czasem chociażby inwestowanie w nieruchomości to jest kolejny sposób na pasywny przychód, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jakby no nie ma zbyt wiele osób, które tak po prostu mają teraz na zbyciu parę milionów, żeby sobie w kilka nieruchomości albo w jedną zainwestować. Więc tutaj bym chyba w największym stopniu, jeżeli chcemy relatywnie szybko zacząć zarabiać pasywnie, to bym postawiła w największym stopniu mimo wszystko na biznes online, bo to jest świat, który stworzył nam więcej możliwości niż kiedykolwiek. Ja tutaj postawię, nawet nie wiem, czy to jest śmiała teza, ale po prostu tezę, że zarabianie w internecie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. I powinnyśmy próbować to wykorzystać. Nawet jeżeli nam się teraz wydaje, że jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, to przede wszystkim zacząć o tym myśleć. Czyli owszem, dywidendy tak, nieruchomości tak, ale spojrzeć łaskawym okiem też na możliwości zarabiania w świecie online, dlatego że jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Muszę dodać od siebie, żeby jednak skupić się na tym, żeby wnosić wartość do życia ludzi i to wtedy myślę, że się obroni, że to jednak przy biznesach online oczywiście musi być naszym fokusem, że to musi być ta wartość dodana i wtedy zielone światło. Moim zdaniem to jest w ogóle też jakby taki kolejny mit, ale ja myślę, że on już teraz jest taki rozwiewany dość często, dotyczące tego, że my po prostu możemy coś tam stworzyć sobie jakiś biznes i że on będzie samograjem. Jakby nie ma samograjów, gdyby zarabianie pieniędzy, ogólnie dużych pieniędzy było bardzo proste, to robiliby to wszyscy. Natomiast ono moim zdaniem jest prostsze niż kiedykolwiek, ale wymaga właśnie, podobnie jak wydawanie pieniędzy, tej intencjonalności. Tak. Wiedzieć, po co to w ogóle robimy, co my chcemy zmienić na przykład, jak my chcemy się przysłużyć komuś. To jest zresztą też taka teza, którą lubię powtarzać, że ogólnie tworzenie dobrego biznesu, czy to biznesu stacjonarnego, czy biznesu online, polega na służeniu innym. Po prostu na tym, żeby sprawiać, że czyjeś życie jest lepsze, że ktoś zdobył nową wiedzę, albo że ma więcej energii czy motywacji, albo że jest w przyjemniejszym otoczeniu, jeżeli na przykład tworzymy jakieś rękodzieło. Czyli sprawienie, że życie innych jest lepsze. No i tutaj warto się zastanowić, jak to zrobimy. To już jest zagwozdka indywidualna, tak. Ale pięknie to ujęłaś. Mam do ciebie pytanie na sam koniec, też od naszych słuchaczy. Czyli czy należy łączyć swój budżet z budżetem partnera? Czy istnieją jakieś zasady i co ty o tym sądzisz? I tak i nie. Oczywiście ile osób, tyle opinii. I ile par, tyle opinii. Ja uważam, że
Znaczy, przynajmniej ja tak w swoim życiu stosuję 3 budżety, czyli ja mam swój budżet, mój mąż ma swój budżet i mamy też jeden wspólny budżet, który idzie po prostu na wspólne rzeczy. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że mamy też dość prostą sytuację, dlatego że oboje zarabiamy mniej więcej podobnie, no i też nigdy z tym zarabianiem nie mieliśmy problemów, powiedzmy sobie szczerze. Więc hajs się zgadza, mówiąc kolokwialnie. Ale to jest, myślę, że taka sytuacja, którą można odnieść do wielu par, czyli żeby każde z nas miało jednak ten swój budżet, swoje konto i żeby nie musiało się tłumaczyć ze swoich wydatków, chociażby tych takich na przyjemności, ale żeby był też wspólny budżet, z którego my przeznaczamy pieniądze na rzeczy, które dotyczą nas obojga. Na przykład jeżeli wspólnie mieszkamy, to żeby wydawać z tych pieniędzy wspólnie na mieszkanie. Jeżeli ktoś robi zakupy po prostu spożywcze do domu, to też ze wspólnych pieniędzy. Jakby czemu nie? I to, w jakich proporcjach się dorzucamy do tego budżetu, to już jest sprawa bardzo indywidualna. Chyba jako takie najlepsze rozwiązanie, bardzo często wymieniane takie rozwiązanie, w którym dorzucamy się proporcjonalnie. Najczęściej mamy taką sytuację, gdzie obie osoby zarabiają przede wszystkim na etacie albo ogólnie na jakimś, mają jakieś stałe, nie wiem, stałe przychody miesięczne. I wtedy po prostu na przykład każdy z nas dorzuca do budżetu powiedzmy 60 czy 70% do wspólnego tych swoich zarobków, a 30% ma na swoje rzeczy, o które nikt nie pyta i nikt tego nie kontroluje. No ale to jest tylko jedna z możliwości. Nie ma czegoś takiego jak coś, co działa na każdego. Ja tylko bardzo, bardzo mocno apeluję o to, żeby każdy i każda z nas, żeby jednak tworzyły sobie, czy też tworzyli, to dotyczy niestety głównie kobiet, żebyśmy tworzyły sobie taką przestrzeń też na posiadanie własnych pieniędzy, na zarządzanie własnymi pieniędzmi i nawet będąc w szczęśliwych związkach, żebyśmy myślały o tym, o naszych chociażby prawach, żebyśmy, jeżeli faktycznie nawet żyjemy w związku nieformalnym, to żeby faktycznie, jeżeli robimy jakieś wspólne przelewy, żeby było widać, że to też my się dokładamy do tego budżetu. Czyli żeby po prostu zawsze dbać o to, żeby była jakaś przejrzystość, no i no, żeby zabezpieczać zawsze te swoje interesy. No i żeby mieć te swoje pieniądze, tak. Jakby, no, bo one dają dużo wolności i też dają dużo takiej swobody w związkach. Wolności i sprawczości, żeby się ich nie bać. Bać się, chcieć je mieć. Tak, ale właśnie, ale jest jeszcze jedna rzecz a propos właśnie pieniędzy i związków, a mianowicie taka, że gdy my mamy swoje pieniądze i to właśnie niezależnie czy kobiety, czy mężczyźni, aczkolwiek tutaj puszczam oko przede wszystkim do kobiet, jeżeli my zarabiamy godne pieniądze, jeżeli mamy też radość z tego, że się utrzymujemy na fajnym poziomie same, to my też wtedy mamy inne podejście do związku, dlatego że my nie musimy być z kimś ze względu na pieniądze. My wtedy jesteśmy z kimś ze względu na to, że tego chcemy, że po prostu ta osoba z nami rezonuje na wielu różnych płaszczyznach. I to też jest coś, co trudno w ogóle ująć, trudno to wycenić. Właśnie taką możliwość związania się z kimś ze względu na uczucie wtedy. Tak. Głównie, a nie ze względu na konieczność. No tak, ale jakby już tak tworząc taką klamrę, to tak, przede wszystkim nie bójmy się zarabiać, nie bójmy się patrzeć na to, gdzie idą nasze pieniądze. Pamiętajmy też o tym, że te wszystkie miejsca czy obszary naszego życia, którym my poświęcamy uwagę, one się po prostu nam odwdzięczają. Jeżeli my poświęcamy uwagę naszemu zdrowiu, no to nasz organizm często nam się odwdzięcza właśnie tym, że bez problemu funkcjonuje. Jeżeli poświęcamy uwagę naszym pieniądzom, to wtedy jakby z czasem nabieramy nawyków, często nam one wchodzą do podświadomości, które sprzyjają temu, żeby nam się wygodniej, przyjemniej żyło, żeby te pieniądze po prostu były. Dorota, ja mam poczucie, że każdy z tych wątków zasługuje na osobny podcast albo i całą serię. Więc ja bym mogła godzinami gadać. Cieszę się, że tworzysz treści edukacyjne i że wszystko, o czym mówiłyśmy, można zgłębić u ciebie, można się zapisać do klubu i można jakby zawładnąć, to może nie jest dobre słowo, ale czuć się coraz bardziej sprawczymi w kwestii finansowych i po prostu na maksa mnie raduje, że są osoby, które zajmują się tymi tematami i nas
dokształcają. Także ja Tobie bardzo dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i tak pięknie o tym opowiedziałaś. Dziękuję, mam takie, to jest przyjemność. Mam takie poczucie, że tutaj jest dużo pola na jakąś kontynuację w przyszłości. Także jeszcze raz wielkie dzięki i życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku z nowymi projektami. Dziękuję, z przyjemnością będę rozwijać te tematy. Dla mnie temat pieniędzy to jest temat, o którym mogę mówić bardzo dużo, bo myślę, że paradoksalnie w nim nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale bardzo często o nasz styl życia, właśnie naszą radość i przyjemność z życia. Także też bardzo dziękuję. Dzięki, do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówkę z inspiracjami oraz raz na jakiś czas w środy macie możliwość posłuchania rozmowy bonusowej. Oprócz tego przypomnę, że podcastu posłuchacie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a mnie znajdziecie na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście ze mną w tym nowym roku. Mam nadzieję, że tegoroczne odcinki będą Wam służyć, a my słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Cześć!